Witajcie! Przy okazji dotychczasowych prezentacji modeli Gunpla często pytaliście się mnie o jakieś mechy z serii Gundam Iron Blooded Orphans. Dzisiaj wychodzę tym prośbom naprzeciw. Przed Wami model klasy High Grade Gundam Gyujin Rebake Full City. Maszyna pojawia się w drugim sezonie Iron Blooded Orphans, pilotowana przez Akihiro Altlanda. I to wszystko, co o niej wiem. Nie oglądałem Iron Blooded Orphans, podobnie jak żadnej innej serii Gundam. Wciąż pozyskuję te modele dla samej frajdy zbudowania i wrażeń estetycznych. Może kiedyś coś obejrzę, może kiedy moja filmowo-serialowa lista rzeczy do nadrobienia choć trochę się zmniejszy, na co się nie zapowiada w najbliższej przyszłości. Co do samego modelu, jego składanie nie sprawiło mi żadnych problemów, nie było tu żadnego upierdliwego kroku. Po raz pierwszy pobawiłem się również panel linerem, żeby podkreślić niektóre detale. Nie wszędzie wyszło to idealnie, ciężko opanować drżenie ręki przy tej czynności. Robot utrzymany jest w piaskowo-białej kolorystyce z nielicznymi pomarańczowymi wstawkami. Wygląda to elegancko. Ciekawa jest głowa, czerpiąca trochę z tego designu, który kojarzę z większości Gundamów, czyli biała mordka i żółte cosie na czole. Tutaj widać tego trochę, ale wygląda bardziej jak taka właśnie tradycyjna Gundamowa twarz obudowana hełmem, spod którego widać głównie zielone oczy, stanowiące maleńką naklejkę. Oczywiście Kit nie mógł się obejść bez nich, włączając to moich ulubieńców, czyli zawijane przylepce naklejane na kilka powierzchni naraz, jak te mini różki na głowie, z których jak widać jedna zaczęła się trochę odklejać. Uwagę przykuwa zielony klejnot na czole, w istocie będący dodatkowym sensorem. Gyujin Rebake posiada bowiem dodatkowy tryb widzenia, tak zwany sight mode, gdzie zwykłe oczy są zasłonięte, a antenki po bokach opuszczone. W zestawie znajduje się alternatywna głowa z aktywowanym sight mode. Też wygląda spoko, acz antenki będące tutaj jedynie naklejkami trochę się moim zdaniem odcinają od całości. Klata okryta jest szczelnie pancerzem, konstrukcja w obrębie brzucha jest nieco kłopotliwa. Fajnie wyglądają siłowniki i detale mechanizmów, jednak zastanawia mnie minimalna szerokość tego elementu. Patrząc z boku da się dostrzec, jak wiotka jest konstrukcja w tym miejscu. Trochę się obawiam, czy nie będzie to podatne na uszkodzenia. Ponadto klata lubi się czasem wypiąć z zaczepu, na którym jest osadzona, gdy nieostrożnie operujemy stawem do jej pochylania. Trzeba na to uważać. Ramiona są kanciaste, sprawiają trochę wrażenie wbitych w wielkie rękawy z uwagi na te grube płyty na nich. Ewentualnie można przywołać skojarzenia z marynarzem Papajem, jednak nie wygląda to komicznie, wręcz przeciwnie, Gyujin City wydaje się być przez to potężnym mechem. Z tego co wyczytałem, wynika, że w przedramionach powinna być schowana broń, pojedyncze rakiety, ale model ich nie zawiera, a przynajmniej części, na których montuje się płyty, moim zdaniem tego nie sugerują. Na plecach znajduje się pokaźny tornister z parą ruchomych skrzydeł. Idą na nie największe z załączonych naklejek, te białe na górze. Plecak dodaje masy i optycznie powiększa model, bez niego Rebake wyglądałby trochę łyso. Zawiera on niespodziankę, a konkretnie jest praktycznie kinder niespodzianką, bo wewnątrz coś znajdziemy. Konkretnie sprytnie zamaskowaną drugą parę ramion. Poskładane łapki montuje się na swego rodzaju szynach, umożliwiających gładkie ich wysuwanie. Płyty pancerza na nich można obrócić w zależności od tego, jak chcemy osłonić łapkę. I tak zamieniamy tego Gundama w Goro z Mortal Kombat. Nogi są potężne, zauważyłem, że kilka maszyn z Iron Blooded Orphans dzieli wspólny motyw wizualny w postaci wielkich łydek i stóp. Nie inaczej jest w wypadku Rebake'a. Długie, brzuchate łydki kończą pancerne buty zakończone mini pazurkami. Bardzo mi się podobają kable z tyłu. Lubię w różnego rodzaju mechach, robotach, trochę ujawniania tego typu mechanicznych detali. Jedynym poza alternatywnym łebkiem akcesorium Gyujina jest tarcza wyposażona w adapter do umieszczenia jej na modelu. Całość można wpiąć z tyłu w gniazdko na zadku, zmieniając ją w pancerny odwłok. Dużo lepiej wygląda w dłoni. Żeby ją dać mechowi do trzymania, trzeba odpiąć osłonę dłoni i złożyć ponownie z grabą zaciśniętą na akcesorium. Detale na tarczy również tworzą naklejki. Biała na górze jest spora, za to te cienkie na dole, jak ktoś chce spokojnie, można zastąpić pociągnięciami czarnego Gundam Markera. Jednak to nie wszystko, co można zrobić z tarczą. Ma ona drugi tryb. Prosta transformacja polegająca na jej rozłożeniu zmienia ją w wielkie szczypce, na dodatek funkcjonalne. Oczywiście nic nimi nie przetniemy, ale połówki się zamykają. Zmyślne, do ich trzymania instrukcja sugeruje alternatywną parę dłoni, wyrzeźbionych nieco pod kątem. Tak się to prezentuje. Jest to niewątpliwie jedna z oryginalniejszych broni, jakie widziałem w rękach Gundama. Ciekawa rzecz, aczkolwiek szczypce potrafią nieźle przeważyć figurkę w co bardziej dynamicznych ustawieniach. Nie jest to poręczne akcesorium i będąc w użyciu sprawi, że Full City zajmie sporo przestrzeni pułkowej, co niekoniecznie może się spodobać oszczędzającym ją. Niemniej efekt końcowy bojowego przecinacza żywopłotów jest ciekawy. Kit jest całkiem pozowalny, a nie wydaje się taki na pierwszy rzut oka. Głowa na stawie kulkowym da się zadrzeć w górę i opuścić. Są stawy uniwersalne w ramionach, głęboki łokieć, obrót w bicepsie i kulkowy nadgarstek. Dodatkowe ramiona mają identyczny zakres ruchu. Można pomanipulować ustawieniem plecaka, skrzydła są ruchome u podstawy i na łączeniu segmentów. Jest skłon w klacie i obrót w niej, choć nie 360 stopni. Dzięki ruchomym płytom spódniczki mamy pełną swobodę w biodrach, a także obrót w udzie, podwójne kolana i wychył stóp na boki i w paluszach. Skrzydła plecaka są elementem przeważającym, ale odpowiednio ustawiony Gyujin Rebake
dzięki sporym stopom znajdzie podparcie i będzie wyglądał całkiem cool, rwące się do bitki. Dodatkowe ramiona to dodatkowe możliwości. Szkoda, że przy aż czterech dłoniach nie ma nic do trzymania, poza tarczoszczypcami. Zawsze można jednak pożyczyć sobie jakieś akcesoria z innych modeli, na przykład parę Beam Saberów. No ale po co komu laserowe miecze, kiedy można mieć gigantyczne szczypce i na dodatek polatać z nimi? Adapter pod podstawki pozwala wznieść model w powietrze dla jeszcze bardziej dynamicznych ustawień. Garść porównań. Inne Gundamy, po lewej Shining Break z Gundam Build Divers, po prawicy Build Fighters Burning Gundam. Dalej, obok Transformera klasy Deluxe, Generations Chromie. I na koniec coś nieco z innej beczki, LEGO Bionicle Onuamata. Vision Rebake Full City to nietypowy Gundam z ciekawym wyposażeniem. Interesująca pozycja dla fanów Gunpla, oczywiście zwłaszcza Iron Blood Orphans. Przyjemne, bezproblemowe składanie i fajny efekt końcowy. Polecam. I dziękuję za uwagę, zachęcam do zostawienia komentarza i do usłyszenia ponownie już niebawem. Trzymajcie się.